Zastanów się, Jakob. Wszystko dobrze się układa. Ojciec szalonej Heleny przyjechał na Wawel. Szalonej Heleny? Co ty możesz o tym wiedzieć? Widziałaś Przemysława? Widziałam. Czy to prawda, że Helena chciała utopić pomorskie córki pisma? Wróciła Elżbietki i budzi do wody, tylko... Tylko wyprowadziła je z zamku. Ludzie mówią, że o tym wszystkim z żalu sama rzuciła się do wody. Bronisz jej? Nie, ale była mi niegdyś bliska. A dlaczego chciała skrzywdzić Elżbietkę i Kuncię? Ohańbili ją, więc świętojańską, no to rozum straciła. Opowiesz mi historię. Helena była dwórką, która opiekowała się królewskimi córkami. Królowa Jadwiga świeciła nie nad jej duszą. Kazała jej donosić o poczynaniach Anny. Gdy to wyszło na jaw, Jasiek, którego Helena miłowała, odrzucił jej uczucie. Patrzcie, że powiem o tym osobiście. Przemysław nie spuszcza wzroku z Jaśka. Nic dziwnego. Jasiek uratował Helenę od śmierci. Ja nie widzę wdzięczności w jego oczach. Wydaje mi się, że czegoś ode mnie chcesz, panie. A ty ode mnie. Chciałem zapytać o Helenę. Różne plotki docierają na wam. Jest cała i zdrowa. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Helena zasługuje na szczęście. Tamte wydarzenia położyły się cieniem na jej honorze. Na honorze całej naszej rodziny. Po prostu nie wiem, dlaczego Przybysław tak zwleka. Mam do króla prywatną sprawę. Jaką? Chcę Helenę przewrócić na bok. Podobno zdrowia. Cieszę się, że zdrowia.